Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Witam w kolejnym wykładzie, który dzisiaj będzie poświęcony ideom 1919 roku w Niemczech, czyli jak podeptano niemiecki honor poprzez odzyskanie przez Polskę niepodległości, a więc narodziny antypolonizmu w demokratycznych i republikańskich Niemczech, zjawisko, które przetrwało do 1933 roku i znalazło swoją kontynuację już w czasie dyktatury narodowo-socjalistycznej po roku 1933. Niemcy kończyły I wojnę światową z przekonaniem, że są bardzo blisko zwycięstwa. Że właściwie zwycięstwo w sensie militarnym i politycznym jest na wyciągnięcie ręki. Wiosną i latem 1918 roku wojska niemieckie na froncie zachodnim zbliżały się do Paryża, a na froncie wschodnim zajmowały całą Ukrainę, Krym i dochodziły do Kaukazu. Żadne wojska nieprzyjacielskie nie stały na terytorium Rzeszy Niemieckiej. I nagle po kilku tygodniach, w sierpniu, we wrześniu 1918 roku, nastąpiło gwałtowne załamanie zdolności militarnych Rzeszy Niemieckiej. Okazało się, że jest tak źle, że państwo niemieckie musi poprosić aliantów o rozejm. I tak się stało. Efektem było zakończenie działań wojennych na froncie zachodnim 11 listopada 1918 roku. Jak to się mogło stać, skoro nasze zwycięskie wojska, rozumowała niemiecka opinia publiczna, były krok od zdobycia Paryża, a na froncie wschodnim dochodziły głęboko na terytorium Ukrainy, dochodziły do Kaukazu, opanowywały właściwie całe północne wybrzeże Morza Czarnego, zajmowały porty gruzińskie. Skąd to załamanie? Bardzo szybko elity niemieckie, polityczne i wojskowe znalazły odpowiedź, mówiąc, że doszło do zdradzieckiego ciosu w plecy zwycięskiej armii. Armii, która nigdy nie została pobita w polu. Warto w tym kontekście podkreślić, że taki sposób myślenia nie był wyłącznie specjalnością jakichś wąskich kręgów wojskowych, junkierskich, ultranacjonalistycznych, tylko to było przekonanie wszystkich właściwie głównych nurtów politycznych reprezentowanych w Reichstagu, a więc w parlamencie niemieckim, czy też w pruskim Landtagu, a więc w parlamencie pruskim. Dość wspomnieć, że pierwszy socjaldemokratyczny prezydent Niemiec, Friedrich Ebert, witając powracające z frontu zachodniego oddziały niemieckie, jesienią 1918 roku, tak właśnie je przywitał, jako oddziały niepokonane w polu. To znaczy zostały zdradziecko pokonane jakimś, no właśnie, ciosem sztyletu w plecy. Ale to nie koniec kłopotów honoru niemieckiego, no bo wtedy przez wszystkie przypadki odmieniano właśnie to pojęcie, Deutsche Ehre, niemiecki honor. Niemiecki honor, który był zagrożony także nie tylko przez wewnętrznych zdrajców, i tutaj katalog tych, którzy podkopywali od wewnątrz pozycję państwa niemieckiego był długi, no bo byli socjaldemokraci, byli, czy szerzej mówiąc, marksiści różnych odmian, ale także katolicy, no i byli Polacy. Polacy, którzy byli zagrożeniem wewnętrznym, no bo ci, którzy zamieszkiwali ziemię zaboru pruskiego, ale także, i to było poważne zagrożenie, ci, którzy we wszystkich zaborach domagali się niepodległości Polski. I to od początku, jeżeli przyjmiemy jesień 1918 roku za taki właśnie początek, punkt wyjścia drugiej naszej niepodległości, było postrzegane przez niemieckie elity właśnie jako nie tylko zagrożenie ich niemieckich interesów politycznych w tej części Europy, w Europie Środkowej, ale także bezpośrednie, można powiedzieć, pohańbienie tego, co nazywano niemieckim honorem. I jeżeli zastanawiamy się nad najgłębszymi korzeniami zjawiska
pod tytułem Antypolonizm w demokratycznych i republikańskich Niemczech po 1918 roku, to trzeba ten wzgląd mieć przede wszystkim na uwadze. Nie tylko chodziło o taki czy inny przebieg granicy polsko-niemieckiej, tak naprawdę to była sprawa wtórna. Najistotniejszą rzeczą z punktu widzenia elit politycznych niemieckich, podkreślmy, wszystkich kierunków, od socjaldemokracji po tak zwanych konserwatystów z Deutsche Nationale Volkspartei, to było przekonanie, że czymś nie tylko szkodliwym, ale niegodziwym jest coś takiego jak niepodległe państwo polskie. Z jakim nastawieniem Niemcy kończyły I wojnę światową i podejmowały refleksje nad Polską i polskością? O tym już poniekąd była mowa w czasie tych wcześniejszych wykładów. Warto tutaj tylko wspomnieć, iż pojawiają się tam takie, nazwijmy to, linie narracyjne w tej opowieści o Polsce i polskości już pod koniec I wojny światowej, które będą podjęte i można powiedzieć nawet wzmacniane po tym, kiedy Polska będzie walczyć o swoją niepodległość, zwłaszcza w kontekście ustalania granicy polsko-niemieckiej. Bo warto w tym kontekście chociażby przytoczyć artykuł, który ukazał się na początku listopada 1918 roku na łamach Alldeutsche Blätter. To był periodyk wydawany przez organizację Związku Wszechniemieckiego, taką organizację ultranacjonalistyczną, w sensie ideowym pokrewną Hakacie. I tam na początku listopada 1918 roku, a więc kiedy sytuacja polityczna i wojskowa Niemiec Rzeszy Cesarskiej już jest naprawdę krytyczna, front na zachodzie już właściwie się załamał, otóż autor piszący właśnie w tym periodyku niemieckich ultranacjonalistów na początku listopada 1918 roku stwierdził z pozycji takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, znawcy polskiego charakteru narodowego, że, jak mówił, nie powinno rozmawiać się w białych rękawiczkach z tymi wschodnimi narodami. Polacy należą do kobiecych narodów. W odniesieniu do nich znajdują zastosowanie twarde słowa niczego. Kiedy idziesz do baby, nie zapominaj pejcza. A więc, dalej kontynuował autor związany ze Związkiem Wszechniemieckim, pejcz miał być instrumentem nauczenia tych wschodnich narodów, przede wszystkim Polaków, nowej, wyższej kultury, tak aby pozbyli się wrodzonej im nietolerancji. Kulturträgerzy, którzy szli z pejczem w ręku, żeby uczyć kobiecy naród, naród polski, nowej, wyższej kultury, no to jest właśnie zapowiedź tych nowych czasów, która ta oczywiście wyrosła z pewnego bagażu kulturowego, o którym już była mowa podczas poprzednich, wcześniejszych wykładów. Ale zwróćmy uwagę na ten wątek obecny w tym komentarzu. Tu oczywiście najbardziej szokującym słowem jest ten pejcz, ale warto zwrócić uwagę na ten motyw polskiej agresji. Otóż oskarżanie Polaków, oskarżanie narodu polskiego o to, że jest wybitnie narodem agresywnym, który, jeżeli tylko zyska ku temu możliwość, będzie z pewnością uciskał inne narodowości, to jest właśnie motyw, który pod koniec I wojny światowej w publicystyce niemieckiej pojawia się, bynajmniej nie tylko ograniczonej do tych kręgów wszechniemieckich, ultranacjonalistycznych, i który potem zostanie podjęty i, można powiedzieć, taki amplifikowany, jeszcze bardziej akcentowany w okresie pierwszych lat istnienia tej republikańskiej, demokratycznej Rzeszy Niemieckiej. No właśnie, ale jest taki bardzo symptomatyczny komentarz, jeżeli już jesteśmy przy Alldeutsche Blätter, przy tym organie prasowym Wszechniemców. Oni krótko po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku, w grudniu tegoż samego roku, 16, napisali taką oto analizę. Polacy,
Zawsze bowiem rozumieli, aby podążając za swoją narodową chęcią dominacji, gnębić przyłączone przez siebie narodowości i do pewnego stopnia je polonizować. I to zagrożenie, pisali Wszechniemcy pod koniec 1916 roku, także dotyczy społeczności niemieckich mieszkających na ziemiach polskich, na ziemiach jeszcze zaboru pruskiego. Bo także Niemcy ulegają takiemu samemu losowi, pisano i przestrzegano na łamach Altdeutsche Blätter. Ten los straszny to jest polonizacja. Chociaż w sensie duchowym Niemcy zapewniali rozkwit polskiej ludności. Z jednej strony mamy Kulturträgerów obarczonych wzniosłą misją cywilizowania tej pustyni kulturowej, ale z drugiej strony ci sami autorzy zwracają uwagę, że jednak ci Kulturträgerzy są wyjątkowo słabi, wyjątkowo podatni na, jak piszą, polską agresję. I ten wątek polskiej agresji, tego, że niepodległa Polska z pewnością będzie uciskać inne narodowości, to jest jeden z wątków, który dominował w komentarzach prasy niemieckiej na przełomie 1918 i 1919 roku. Motyw polskiej agresji, polskiego imperializmu, szaleństwa polskich marzeń o tak zwanej Wielkiej Polsce, przy czym tak zwany Großpolnische Wahn, jak pisano w prasie niemieckiej wtedy, pod koniec 18 roku, dotyczył po prostu niepodległościowych aspiracji narodu polskiego, który chciał odbudować państwo polskie złożone z ziem wszystkich zaborów. W perspektywie komentatorów niemieckich wszystkich kierunków politycznych, no to był właśnie Großpolnische Wahn, czyli takie szaleństwo marzenia o Wielkiej Polsce, która z pewnością będzie uciskać inne narodowości. I tutaj jaka jest gwarancja, że tak nie będzie? No jedyną gwarancją tak naprawdę, że te ziemie, ziemie Europy Środkowej nie pogrążą się w chaos i naród polski nie zyska możliwości uciskania innych narodowości, jest to, że Niemcy będą ciągle tutaj dominować, że na przykład pozostanie wojskowa obecność niemiecka na wschodzie. Tutaj myślano przede wszystkim o jednostkach niemieckich pozostawionych jeszcze na ziemiach litewsko-białoruskich dawnej Rzeczypospolitej, tak zwana Komenda Oberost. Warto wspomnieć, że ostatnie jednostki niemieckie opuszczały Grodzieńszczyznę w kwietniu 1919 roku. A więc te komentarze miały uzasadnić to, że Niemcy są tam, niemieckie wojska nie tylko spełniają rolę, można powiedzieć, kordonu odgraniczającego ziemię Europy Środkowej, no i zachodniej, od inwazji bolszewickiej, ale tak naprawdę cywilizują ten region Europy przez to, że no, trzymają w ryzach te agresywne popędy narodu polskiego. Jeżeli by cytować dosłownie te komentarze prasy niemieckiej wszystkich kierunków. A więc polska zaborczość, polski imperializm, polska nietolerancja. Jeżeli mówimy o polskiej nietolerancji, warto przypomnieć, że to właśnie prasa niemiecka pod koniec 1918 roku, czy prasa niemieckojęzyczna, była głównym takim, można powiedzieć, pasem transmisyjnym informowania zachodniej opinii publicznej o rzekomej fali pogromów żydowskich, która przetacza się przez ziemię polskie. Ukazująca się we Wrocławiu Jüdische Volkszeitung 3 stycznia 1919 roku napisała taki dość duży artykuł na temat wielkiego pogromu ludności żydowskiej, do którego doszło w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego w Poznaniu. Cała rzecz polegała na tym, że to był kompletny fake news, nic takiego nie miało miejsca, no ale wiadomość poszła dalej w świat, że powstańcy wielkopolscy, rozpoczynając swoje działania w stolicy Wielkopolski, pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to był wielki pogrom społeczności żydowskiej w Poznaniu. I tak, tego typu doniesień było znacznie więcej. To tworzyło ten ważny element antypolskiej propagandy. Inną nicią narracyjną w tym kontekście, o której trzeba wspomnieć, no to jest motyw polskiej niewdzięczności. Polacy nie tylko byli zaborczy, nie tylko byli agresywni, ale byli niewdzięczni. Ale dlaczego byli niewdzięczni? Wobec czego byli niewdzięczni?
I tutaj zgodnym chórem wszystkie kierunki prasy niemieckiej pod koniec 1918 roku pisały, że właśnie tym, za co Polacy powinni być wdzięczni narodowi niemieckiemu zawsze, to jest akt 5 listopada 1916 roku, akt dwóch cesarzy. To było przywróceniem niepodległości Polski, a właściwie wyznaczeniem tej niepodległości właściwych jej granic. A ponieważ w akcie dwóch cesarzy nie było mowy ani słowem o żadnych polskich granicach, więc tym chętniej do tego się odwoływano. Gwoli przykładu przytoczę parę zdań komentarza, który ukazał się w liberalnej niemieckiej gazecie ukazującej się w Szczecinie, Ostsee-Zeitung, która napisała w połowie grudnia 1918 roku takie słowa. Cytuję. W polityce nie ma miejsca na wdzięczność, zaś Polakom z ich wybujałym poczuciem narodowym uczucie to jest zupełnie obce. My myśleliśmy o tym, że wyzwoliliśmy ich spod rosyjskiego jarzma i dostarczyliśmy im fundamentu pod nową monarchię. My wprowadziliśmy w Polsce prawa porządku i spokój, chroniąc potem kraj przed rosyjskim bolszewizmem. A gdy Polacy poczuli się dostatecznie silni, gdy utworzyli własną armię i dywizję polskie generała Hallera, mają dotrzeć z frontu zachodniego, bezwstydnie zarzucają oni niemieckiemu Oberostowi, czyli wojsku niemieckim na wschodzie, współdziałanie z bolszewikami. Polacy idą w ślady zdradzieckich Czechów, którzy od wybuchu wojny znosili się w tajnym sojuszu z aliantami, podminowując integralność Austro-Węgier. Koniec cytatu. Otóż ten motyw polskiej niewdzięczności, która tak naprawdę jest zdradą wobec dobroczyńców. Tutaj mamy właśnie tą kolejną nić narracyjną, która pojawia się, która jest, można powiedzieć, komplementarna wobec tego akcentowania polskiej przemocy, polskiej agresji, polskiego imperializmu, szaleństw, marzeń o wielkiej Polsce. Jeszcze do tego właśnie dochodzi to, że ci Polacy nie tylko są szaleni, ale są niewdzięczni. No jak to dzieci? Bo tutaj powraca też topos Polaków jako właśnie tych niesfornych, marzycielskich, podążających za porywami serca dzieci, ale dzieci, które mają znieprawiony charakter, no bo są niewdzięczne. Państwo polskie, które powstaje i które sięga po odwieczne niemieckie ziemie, jak mówiono na przykład o Wielkopolsce, w grudniu 1918 roku, o Wielkopolsce, której tytuł dalszej przynależności do Rzeszy Niemieckiej polega na tym, że w tą ziemię wielkopolską wsiąkła niemiecka kultura, jak mówiono w różnych odezwach społeczeństwa niemieckiego z grudnia 18 roku. To państwo polskie, które się odradza, ma w sobie, jak pisano w prasie niemieckiej pod koniec grudnia 1918 roku, bakcyl rozkładu. Wirus zagłady, można powiedzieć. Dlatego, że w polskiej kulturze politycznej tak to już jest, że Polacy nie są w stanie na trwałe stworzyć struktur państwowych, no chyba, że ktoś im z zewnątrz pomoże. Że przyjdą ci, którzy wiedzą, jak to zrobić. A ci, którzy wiedzą, jak to zrobić, no to dali już dowód swojej dobroczynności, publikując akt 5 listopada 1916 roku i tutaj spotkali się z krzyczącą niewdzięcznością właśnie tych polskich niesfornych dzieci. I na tym tle następuje reakcja niemieckiej opinii publicznej na to, co przygotowuje dla Niemiec paryska konferencja pokojowa, która obraduje stolicy Francji od 18 stycznia 1919 roku. 7 maja 1919 roku niemieckiej delegacji przedstawiono warunki zawarcia pokoju, warunki ustalone przez aliantów, które spowodowały falę oburzenia w całych Niemczech. Wtedy rodzą się owe idee 1919 roku, a więc ogólnopartyjny sprzeciw wobec warunków pokojowych, które potem zostały opisane w traktacie wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 roku. Wszyscy, i socjaldemokraci, i liberałowie, i katolickie centrum, i nacjonaliści z ugrupowania Deutsche Nationale Volkspartei
mówią jednym głosem, że traktat wersalski to jest szaleństwo, to jest próba wtłoczenia wielkiego narodu w żelazną klatkę. Takiego sformułowania używali także przywódcy, warto to podkreślić, niemieckiego ruchu pacyfistycznego, na przykład Alfred Hermann Fried, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1911 roku. On na wieść o tym, jakie alianci podyktowali warunki pokojowe Rzeszy Niemieckiej, stwierdził, że to jest dzieło szaleńca, który próbuje wtłoczyć wielki naród w żelazną klatkę. Taki no, niekojarzony jednak z kręgami nacjonalistycznymi pisarz jak Kurt Tucholsky, związany z lewicą, pisał, że to jest Vernichtungsfrieden, to jest pokój, który niesie zniszczenie. No już nie mówiąc o tych, którzy od początku byli wrodzy wobec jakichkolwiek ustępstw i wobec aliantów, i wobec Polski, czyli te kręgi, które były, no można powiedzieć, politycznym mainstreamem w cesarskiej Rzeszy. Myślę tutaj o właśnie tych konserwatywno-nacjonalistycznych kręgach, czy tak zwanych narodowych liberałach. Oni wszyscy mówią, że traktat wersalski jest pognębieniem, podeptaniem honoru Niemiec, a zwłaszcza to, że traktat wersalski w sensie prawa międzynarodowego sankcjonuje powrót na mapę Europy niepodległego państwa polskiego. Państwa tworzonego przez naród niewdzięczny, przez naród agresywny, przez naród zaborczy, przez naród, który nie potrafi stworzyć państwa, które będzie ostoją spokoju i ładu, bo spokój, ład i dobra organizacja może do Polski przyjść tylko z zewnątrz. Jeżeli pozwolić Polakom rządzić się samemu, będzie to dla nich samych i dla narodów ościennych krzywda. Z taką wizją polskiej polskości, polskiej kultury politycznej rozpoczyna się historia republikańskiej i demokratycznej Rzeszy Niemieckiej, która przeszła do historii jako Republika Weimarska. Dziękuję za uwagę.